Myśmy cię normalnie wzięli za naczelnego dowódcę. Coś podobnego. A w oczach teraźni też zna. Zresztą ja sam również takie różne wodewile z literatami często się widuję. Z Puszkinem się kumpluje? No, nieraz tak bywało, że mówię do niego: no, bracie Puszkin, jak tam? A no tak, jakoś tak odpowiadam. Straszne dziwadło. To pan jeszcze pisze? Ach, jak to przyjemnie być twórcą, to pan pewnie i w gazetach się drukuje? Tak, w gazetach też się drukuje. Zresztą sporo już napisałem. Wesele Figaro. Don Giovanni. Orfeusz i Eurydyka. Zresztą tytułów nawet już nie pamiętam. A wszystko to działo przypadku. Ja nie chciałem pisać. Ale dyrektor teatru powiedział: proszę cię, bracie, napisz cokolwiek. No i od razu w jeden wieczór chyba wszystko napisałem. Wszystkich zadziwiłem. Mam niezwykłą lekkość myśli. Wszystko, co do tej pory ukazało się pod pseudonimem Lermontow, Borys Godunow i Kurier Moskiewski, wszystko to ja napisałem. To znaczy przynajmniej, że Lermontow to też był pan? No tak! Ja im wszystkim poprawiam artykuły. Wydawca daje mi za to 40 tysięcy. To znaczy, że Jurij Miłosławski i Rosjanie w 1612 to też pański utwór? No mój! Tak się teraz domyśliłam. Ojej, mamusia, ale tam jest napisane, że to napisał jakiś Zagórskin. No wiedziałam, nawet teraz będziesz się kłócić. Tak, to prawda, Michał Zagórski, ale jest jeszcze druga powieść Jurij Miłosławski i ta druga jest już młoda. To ja musiałam czytać te pańską, jak pięknie napisano. Tak, no ja muszę przyznać, że ja żyję literaturą. Mój dom jest pierwszym domem stolicy i zwany jest domem Chlesta. Jeśli tylko będziecie w stolicy, ja serdecznie zapraszam do siebie. Ja organizuję także przyjęcie. Tak sobie myślę, z jakim przepychem i smakiem urządzane są tam przyjęcia. O, szkoda gadać. Na stole na przykład leży Arius. Ale nie byle jak Arius, tylko taki. Za 700 rubli. Zupa przyjechała w fazie prosto z Paryża. Podnoszą pokrywkę. Jaka para! Taka nie występuje w naturze! Każdego dnia jestem na jakimś bankiecie. Mamy też swoją grupę pokerową. Minister spraw zagranicznych, dyplomaci z Francji, Anglii, Niemiec i ja. I tak się człowiek zmęczy tą grą, normalnie strasznie. Biegnie potem tylko do siebie na poddasze, rzuci kucharce. Masz, Marfusza, płaszcz! Ale co ja opowiadam? Przecież ja zupełnie zapomniałem, że ja mieszkam w willi! U mnie jedne schody kosztują ba! Ciekawe jest zajrzeć do mnie do przedpokoju, zanim jeszcze się obudziłem. Posłowie i prezesi popychają się brzęczą jak pszczoły. Słychać tylko takie bzzz. Innym razem znów minister! Do mnie nawet na przesyłkach pisał jego ekscelencja. Kiedyś zresztą kierowałem departamentem!